Trzymam tutaj Bartek, jesteśmy na Hack the Boxie, mamy tutaj Rizal? Nie wiem. Tutaj mamy pana, który ma taki marynarski strój jakby. Jest to medium, trochę starszawy box, oczywiście już spadł. Także przechodzimy do maszyny. Scanner mapem pokazał nam 22 otwarte porty. Wstępnie widzimy, że są to defaultowe porty domain kontrolera oraz nie widzimy portu webowego, nie widzimy portu HTTP takiego typowego. Oczywiście wszyscy wiedzą, że to nie jest serwer webowy. No i często jesteśmy pewni, że będzie to jakaś miskonfiguracja. Możemy tutaj dostrzec też Megabank Local jako domenę, a z portów UDP mamy na pewno DNS-a, Kerberosa, NTP, no i tyle. NTP prawdopodobnie jest wymagany do ataków w stylu Kerber Hosting, jeżeli taki atak będzie w ogóle istniał. No i puściłem tutaj skaner NU for Linux, który sam z siebie już nam pokazał, co trzeba robić. Czemu nam pokazał, co trzeba robić? Mianowicie tutaj dostaliśmy możliwość wyliczenia. Tutaj widzicie userów. I wyliczenie tych userów dostaliśmy account Marco z password set to welcome raz, dwa, trzy, wykrzyknik. Więcej za bardzo informacji nie dostrzegam, tam poza właśnie pełną listą userów, domenami i tak dalej. Także pierwsza rzecz, którą chcemy zrobić, chcemy zobaczyć, czy to hasło jest valid, czy jest prawidłowe. Także knacmap.exe smb ten minus user Marco minus password welcome raz, dwa, trzy. Jak widzimy, hasło jest nieprawidłowe. Trochę smutne. Ale istnieje coś takiego jak jeszcze atak password spraying, także to, że to hasło nie pasuje tutaj, wcale nie znaczy, że nie pasuje gdzieś indziej. Także wstępnie weźmy sobie... To powinno być fajne. Wejdźmy sobie taką listę użytkowników. Zróbmy tutaj users row. Wykatujmy users row z pipe put minus delimiter backslash minus F1. Widzę, że nasz delimiter ma małe problemy. F2. No i F2, widzicie, mamy tam listę userów, także dajmy do users. No i teraz powtórzę. Tłuszmy naszego crackmapa, http result, crackmap.exe i tym razem dajmy word listę i minus switch, tu jest taki ładny switch jak continue on, continue on success, dokładnie. No, zakładamy, że więcej niż jeden user może mieć takie hasło. Patrzymy, czy jakikolwiek user ma w ogóle takie hasło. Jak widzimy, Melanie ma już to hasło. Także ponieważ jest to box na Hack the Boxie, zobaczmy pierwszą rzecz, czy Melanie jest w stanie połączyć się do tej maszyny za pomocą protokołu WinRM, który, jak pamiętamy, jest otwarty tutaj, 5, gdzie ty byłeś, 5985. I widzimy, że się udało. UMI oraz maszyna IP config. Świetnie, wszystko działa. Teraz jakieś wstępne wyliczenia. Tutaj zobaczmy, czy są jakieś podstawowe rzeczy, na przykład na desktopie. Desktop, ls. Mamy flagę usera. Także udało nam się w błyskawicznym tempie zdobyć użytkownika. Bardzo proste to było, powiem szczerze. Ja nie będę się za bardzo bawić w jakieś tutaj dziwne wyszukiwania. Także po prostu wpiszę sobie WinPIS w Google i zobaczymy, co nam tutaj pokaże. WinPIS. Ponieważ moim zdaniem jest to najprostsza wersja. Najprostszy sposób, przepraszam. WinPIS exe. Copy link. Pobierzmy sobie. O, Python 3 minus M. No i pobieramy sobie curl
Zobaczmy na początek, czy się da takie coś zrobić. Jak widzimy, niby nie można, ale jednak ten. Jak nie, to cert uli pobiorę. Zobaczmy. Kernel minus. Tak. Jak widzimy, da się wszystko zrobić. Także odpalamy naszego Winpeace'a. Wydaje mi się, że tak się powinno udać. Nie udało się w ten sposób. Tak się udało. Także odpalamy. I za chwilę do Was wracam z dawką możliwych eskalacji uprawnień. Dobra, no to co, lecimy. Czy tutaj istnieją jakieś ciekawe rzeczy? Username Melanie, exe, username. Widzimy, user Ryan jest włączony, Marko też. O Jezus, dużo tych userów. Kurde, to może być chwilę zająć ten boksik. Melanie to jest. Ok, mój obecny user. Ok. Zaglądamy sobie dalej. Podstawowe pliki, jakie widzimy. Jakieś unquoted pathy, takie bardzo defaultowe, jak widzimy wszystko. Także można przez to szybciutko przelecieć. Jakieś taski widzimy, może authenticated user robić. Tutaj widzimy vulnerable drivers. Nie za bardzo, coś mi tam się rzuciło w oczy. Share mam access deny. Jakiś port wewnętrzny też nie za bardzo tutaj widzę, jakiś taki, którego nie widzieliśmy. W tym miejscu również. To, no dobra, to są te, których, ale to nam nic nie da. DNS cache forbidden, access denied. Ok. Jest VMware jakiś. Okay. Dobra, nic nie ma, więc pójdźmy klasykiem. Czyli przejdźmy tutaj i zobaczmy, czy jest niestandardowy plik. Nic tutaj nie ma. Kurczę. ls in PowerShell. Get, o to jest to, get child item minus force. Bo jeszcze jest takie coś. I to nam pokazuje już więcej, jak widzicie. Tu mamy system file, tu mamy boot ten. System, o, ps transcription scripts. Tego nie widzieliśmy, dobra. To jest niedefaultowe. I tu znowu jest jakieś dyrektory. Kurde, nie można tak ładnie jak w Linuxie. Zobaczmy tak, ls. Nic. GetChildItem. O, tu mamy jakiś skrypt, flik w ogóle txt. Także wykatujmy go sobie. Tu widzimy jakieś problemy. Orion i jakieś hasło? Czy jest to pan, hasło pana Ryana? Server admin, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Zobaczmy. Tu mamy mega corp Ryan, no może być. Wyjdźmy z tego. I wpiszmy Ryan. Pasuje. Dobra, siadło. Także
Weźmy crackmap exe 8b 1 minus users minus h continue on success. Zobaczmy, czy jakieś dodatkowe tutaj możliwości będziemy mieli. Opponent? Jak opponent? Zażartujecie chyba. Kontraktor z domain users. To nie jestem adminem. O co chodzi? Bardzo ciekawe. Nethood add wygląda ciekawie. Patrzmy na początek desktop. Notka. Okej, notka to już jest coś, co będzie raczej ważne. Email to team. Z powodu zamrożenia wszystkie zmiany systemowe, poza tymi na koncie admina, są automatycznie cofnięte w ciągu 1 minuty. Nie wiem. Weźmy sobie curl 1. O. Weźmy sobie jeszcze raz tą komendę. I odpalmy to. Albo w sumie to. O! My to weźmy, zrobimy w nowym oknie, będzie lepiej. Zróbmy tak. Palmy Wimpisa i wracam do Was za parę minutek. Dobra, no to lecimy sobie tutaj z przejrzeniem naszej numeracji. To jest dziwne. Okej. Nic interesującego. Okej. To nie wiem, co tak było się pokazane. Ale nadal tu nic ciekawego nie widzę. Jakieś serwisy nie Microsoftowe. Na pewno to nie są Microsoftowe? Mam wrażenie, że są. Okej. Kurczę. No nie widzę. Dobra, no to lecimy klasykiem. Net user. Who am I all? Czy są jakieś ciekawe te? Niezbyt. Czy jakieś ciekawe grupy? Remote management users. To mi pozwala łączenie się za pomocą WinRM-a. Kontraktor. DNS admins? To jest ciekawe. Coś z DNS-em. Wiesz
Jest taka grupa w ogóle DNS Admin Mitro Soft Security Group. Jest taka grupa. Brief Escalation. From DNS Admin to System. Dobra. Czy to jest to? Prawdopodobnie. To zobaczmy. Net User Domain DNS Admin. Grupa. A, może będzie Build DLL. Ok. Abuse it. DNS CMD. Config. I weźmy tą DLL-kę, tak? No to ja DLL-kę sobie wygeneruję metasploitem. Metasploit generate DLL. Odpalmy sobie MSF Console już. Windows Meterpreter. A, po prostu, okej. Okay. MSF Venom. Minus P, Windows, Meter, Preter, Reverse, TCP. Ja tej składni nie pamiętam, rzadko używam. Fhost to się równa. Ojej, co ja zrobiłem? A! Dobra. Multi-handler, set payload. Taki, set lhost. Taki, set lport. Taki, ram. Teraz tutaj. I tutaj postawmy sobie SMB serwer. SMB serwer. Oj. Nie ma? O, taki jest. Zobaczmy, jak taka składnia wygląda. Okay. Tu mamy to, mamy to, mamy naszą komendę. No i zobaczmy, co się staje. DNS failed to. Kurczę, szkoda. Myślałem, że to będzie to. To DC1. To chyba mi przeszkadza. O, successful.
Teraz coś takiego. Okej, to jest teraz ładowane z tego. Okej, czyli teraz tak. Stop. Teraz start. Coś nie wyszło. Możliwe, że to nie wyszło, bo ten mój plik jest trochę za potężny. Dlatego weźmy Windows x64 shell i dajemy test 2. I dajemy jakiś port, kurczę, taki Windowsowy typowo, coś takiego na przykład. Ok. Teraz wstawmy test 2. A tutaj dajemy setl port 443. Successful. Mamy. Stop DNS. I start DNS. Connecting share. O! Meter pretensor się daje. Ale zwykła się otworzyła. Kurczę, co jest? Diet. A, bo, przepraszam, my bad. O Jezus. Set payload. Bo ja zmieniłem payload. Czyli wszystko działa, tylko mój błąd. Options. Teraz run. I jeszcze raz. Ok. Także to. Stop. Teraz start. Who am I? I am system. Przechodzimy do users. Administrator. Dir. Desktop. Dir. I mamy flagę roota. Także, o, taka świeżutka. Tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Na razie.